biznesowej kwestii. Co to jest emigrant? Definicja emigranta. Kiedy kompozytor staje się emigrantem? Jak on sobie wyobrażasz sytuację, w której czułbyś się emigrantem? Ja powiem, nie wiem, czy można tak dać jednoznaczną definicję emigranta, dlatego że pod słowem emigrant będą mieli rozumieć kogoś takiego, kto wyjechał za granicą, zerwał z ojczyzną i w kraju jest nieuznawany, zapomniany, nie ma go. A są tacy, którzy, no dzisiaj mamy wiele takich, którzy mieszkają za granicą, przyjeżdżają do kraju i w jakimś sensie tym tradycyjnym pojęciem emigrant nie są tymi emigrantami. Także ja myślę, że słowo emigracja, życie na emigracji, emigrant raczej nam się zawsze będzie kojarzył z okresem, kiedy żyliśmy w czasach komunizmu, kiedy ci, którzy zdecydowali się zostać na Zachodzie, byli równocześnie automatycznie wykreśleni z naszej świadomości, z wszystkich publikacji i przypuszczam, że to jest ten taki punkt centralny rozumienia, kto jest emigrantem. Ale czy emigrantem są ludzie, którzy na przykład zostali, bo założyli rodzinę, nie mieli nic wspólnego z polityką, albo czy emigrantami są ludzie, którzy przyjeżdżają teraz wciąż do kraju, to o tym możemy długo dyskutować. Myślę, że chyba tak łatwo nie znaleźlibyśmy odpowiedzi. Czy emigracja dla mnie to będzie zjawisko, które w tej chwili jest stworzone w oparciu o doświadczenia z totalitaryzmami. Ponieważ ta pierwsza wielka fala emigrantów, Rosja radziecka, potem mamy Niemcy hitlerowskie i trzecia po 45 roku wschodnia Europa. Bo w gruncie rzeczy, znaczy jest bardziej ruchomy zawód niż muzyk, no co, nazwiemy Lillego emigrantem włoskim we Francji. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że Strawiński opuścił Rosję przed rewolucją, czyli nie przed systemem emigracji totalitarnym, no i został, bo widział, co się w kraju dzieje. Ale to nie był jego plan, żeby nigdy nie wrócić do Rosji. Natomiast on był postrzegany jako zdrajca ojczyzny i mam takie publikacje w takim piśmie muzycznym, sowiecka muzyka się to nazywało, gdzie w ogóle zaczyna się artykuł o Strawińskim, nikt nikomu nigdzie nigdy nie darował oderwania się od własnej ojczyzny. Także to było znacznie rozszerzone pojęcie, że Strawiński jest emigrantem, jest kimś, kto zupełnie w innej epoce i w innym systemie politycznym, w innej konfiguracji politycznej zdecydował się mieszkać nie tylko w Szwajcarii, potem we Francji, potem w Stanach, prawda? Jak wiemy, ale nie opowiadał się, że jestem emigrantem i przed Związkiem Radzieckim. Właściwie on w ogóle na ten temat nie bardzo chciał się wypowiadać. Czy emigrację w takim razie, jeśli ją sobie zawęsimy do tej sytuacji związanej z totalitaryzmami? I zakładając na razie, że to słowo ma jakiś sens w odniesieniu do rzeczywistości polskiej po 1944 roku do 1989, bo nie rozstrzygajmy sobie z góry, nazwijmy ten okres totalitarny. Nie, nie, to byłaby przesada. Gdybyśmy z dzisiejszej perspektywy spojrzeć uczciwie na to, czy tego rodzaju emigracja była czymś wyjątkowym i gdybyśmy zrobili rodzaj przeglądu, to pozostałoby nam bardzo niewielu, czy właśnie to był główny motyw wyjazdów? Ja mam takie wrażenie, że w przypadku kompozytorów, bo nie mówię w tej chwili o muzykach, ale w przypadku kompozytorów to nie była wcale taka wielka grupa ludzi. W pewnym stopniu byli tam również tacy, którzy zostali z czasów przedwojennych. Zresztą chyba wszystkich prawie polskich emigrantów w Paryżu w latach 60. poznałeś i wiesz, że każdy z nich został z zupełnie innego powodu. Natomiast jest coś takiego, ostatnio Helmut Loss, taki świetny niemiecki muzykolog, mówiąc o zupełnie innym problemie, użył podziału muzykologię na dwa rodzaje nauki. Na muzykologię historyczno-krytyczną i muzykologię emfatyczną. Ja mam wrażenie, że jak my mówimy w tej chwili, zwłaszcza w 2014 roku o kompozytorach emigrantach, to my jesteśmy w kręgu raczej bardziej tej muzykologii emfatycznej niż historyczno-krytycznej, bo jakbyśmy wzięli tę historyczno-krytyczną, to by się okazało, że właśnie w wielu przypadkach, no jakiego typu to jest w ogóle emigracja, czy ktokolwiek planował emigrację. A druga rzecz, że bardzo często mamy do czynienia
po prostu z wyjazdem, na przykład ze względów zarobkowych. Myśmy poznali wielu polskich młodych kompozytorów, znaczy młodych wtedy, kiedy wyjeżdżali z Polski, na przykład na tak zwanych niemieckich papierach, którzy gdzieś tam znaleźli swoje miejsce, albo nie bardzo znaleźli swoje miejsce. Ja nie sądzę, żeby ich sytuacja w Polsce była zupełnie inna, gdyby zostali. To nie były jakieś motywy polityczne, to były raczej motywy ekonomiczne, bo nikt im tutaj nie przeszkadzał tworzyć. I patrząc na to zjawisko właśnie w sposób historyczno-krytyczny, my byśmy musieli wszystkich wziąć pod uwagę. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia owej muzykologii emfatycznej, no to jesteśmy w roku stulecia Panufnika i w tej chwili co jakiś czas dowiadujemy się, że Panufnik był niemalże bojownikiem zasłużonym na polu walki z komunizmem. To jest taka eskalacja. Najpierw Panufnik wyjechał i został za granicą. I sprawa by się na tym skończyła, gdyby nie napisał wspomnień, w których przedstawił się jako straszna ofiara czasów stalinowskich, która w dodatku potem chciała pomóc kolegom i powiedzieć światu, jak w Polsce jest. I na to wszystko nakładają się kolejne interpretacje. Z tego, co słyszałam, to tej jesieni już mówiono, że wyjazd Panufnika spowodował zmianę w polskiej muzyce po październiku. No, można na to jedynie patrzeć i zastanawiać się, gdzie to się skończy. Ale tu mamy już do czynienia... Czy kręcili by inną wersję tego wydarzenia? Tak, tak, zupełnie, nie tylko oni. Ale to jest takie szalenie emocjonalne podejście. I ja bym tutaj widziała zupełnie inną rzecz. A mianowicie, nasze środowisko strasznie potrzebuje takich postaci świetlanych. Bohaterów. No i nie bardzo jest z kogo to zrobić, bo artyści niekoniecznie nadają się na bohaterów, zwłaszcza walk politycznych. W związku z czym robi się na podstawie tych takich często niesprawdzonych, albo przymykamy oczy i nie widzimy takich właśnie informacji, bohaterów, którymi możemy się ekscytować, a przynajmniej część środowiska. I stąd ja myślę, że ten problem emigracji politycznej wśród kompozytorów, nawet nie wśród muzyków, tylko właśnie wśród kompozytorów, zrobił się raptem taki ważny. Z tym, że ja tu dostrzegam pewną niesprawiedliwość dziejową, polegającą na tym, że teraz wszyscy zachwystujemy się jaką ofiarą reżimu był Panufnik, a wiemy, że nie był żadną ofiarą reżimu, że kolaborował z tym reżimem jak się tylko dało. I mówienie teraz o nim, że on walczył za kolegów o wolność, jest po prostu jednym wielkim nieporozumieniem. Natomiast zapomina się o tym, że inny kompozytor, który parę lat wcześniej został na Zachodzie, nie uciekł, nie został, Roman Palestra, jednak miał audycję w Wolnej Europie przez wiele lat i tam on mówił o sytuacji polityczno-kulturalnej w kraju i jego audycje, jeżeli w ogóle ktoś miałby wpłynąć na świadomość sytuacji politycznej, w której żyją artyści, to właśnie Palestra, którego się bardzo słuchało. Palestra zresztą, ponieważ jego audycje są w tej chwili dostępne, wszystkie maszynopisy są do przeczytania, on jest czasami rzeczywiście bardzo brutalny wobec kolegów, powiedziałabym trochę przesadnie. Ale on informował o prądach w muzyce, o których nie można było w Polsce przez tych parę lat usłyszeć. Pokazywał muzykę, która nie była w Polsce znana, to nie był czas internetu. Także rzeczywiście to były jego zasługi. Natomiast jeszcze wrócę do tego emfatycznego podejścia, bo rok temu było stulecie Lutosławskiego. No i też usiłowano zrobić z tego Lutosławskiego albo ofiarę, albo... No już czasem sobie trudno wyobrazić, o co chodziło. I w pewnym momencie ja na stronie Instytutu Adama Mickiewicza, czyli takie dosyć poważne miejsce, znalazłam informację, że Witold Lutosławski był tak prześladowany w czasach komunizmu, że jego utwór orkiestrowy, uwertura, wykonany został w Czechach, w Pradze, ponieważ nie był w Warszawie. To jest cudowna historia, jak z radia Erywań o tych rowerach, które rozdawali w Petersburgu, a potem się okazywało, że kradł w Moskwie. Ponieważ Lutosławski otrzymał to jako zamówienie w najbardziej oficjalnych propagandowych instytucji, jakie były wtedy, czyli radio. Ponieważ on był pracownikiem radia, radiofonie podpisały umowy i w ramach tego, czyli jak najbardziej zgodne z państwowymi dyrektywami, zamówiono u niego utwór wykonany. Nie było tutaj ani cienia polityki, a tym bardziej prześladowania. No i tak samo można było przeczytać, że to, że otrzymał dwa razy dwukrotnie nagrodę państwową, to było to, aby go skompromitować. No więc to są... Jest straszna potrzeba, straszna potrzeba męczennictwa, cierpiętnictwa. To jest, nie wiem, czy to jest... A poza tym nie zapominajmy, że muzycy w Polsce naprawdę nie byli prześladowani. Oni może byli szykanowani, ale nie byli prześladowani. Nikt nie szedł do więzienia, nikt nie został skazany na jakiś... nie został rozstrzelany, tak co było... No właśnie, bo ty masz
To, co po Związku Radzieckim, prawda, jednak tak. Może niepowszechne wśród muzyków, ale jednak było, no po prostu go albo nie wyjechał za granicę, albo jakiś czas się go nie drukowało. Oczywiście może najbardziej dotknęło to Stefana Kisielskiego i Zygmunta Wyczyńskiego, ale też ci ludzie naprawdę pozostawali cały czas na wolności i no tyle, że rzeczywiście jako twórcy, jako kompozytorzy nie mogli być reprezentowani. Ale to też, ja panu powiem tak, przypominam sobie w latach 70., czyli latach późnego Gierka, potem jeszcze w czasie wojennym, stanie wojennym. Ja byłem w Komisji Warszawskiej jesieni, potem byłem prezesem Związku Kompozytorów, no i z tymi władzami trzeba było mieć kontakty i myśmy jednak walczyli, żeby ci tak zwani nasi emigranci mogli być wykonywani na festiwalu Warszawska Jesień. Znaczy chodziło głównie o Palestra Panownika. I to nie było tak, że szlaban absolutnie nie. Owszem, było nam powiedziane dobrze, ale nie na pierwszym i nie na ostatnim koncercie, bo przychodzą władze i te koncerty są transmitowane przez radio, wówczas jeszcze przez telewizję. Ale mogliśmy ich wykonywać. Oczywiście to nie było tak zawsze. To było mniej więcej od połowy lat 70. Ale z drugiej strony, tenże Palester, który już, prawda, siedział na dobre w Monachium, na drugiej warszawskiej jesieni, miał wykonaną czwartą symfonię. Jest nawet taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, ale o tym się wtedy pisało. Nikt nie znał w Ministerstwie Kultury i Związku Kompozytorów jego adresu, bo chcieli powiadomić go. I ktoś powiedział, no to zadzwońcie do Wolnej Europy, to znajdziecie kontakt. No więc to były takie czasy panownika, mimo że okrzyknięto zdrajcą, renegatem. Grywano po październiku przez kolejnych 5 lat, niemal nie było filharmonii, gdyby nie było wykonania utworu panownika. Także nie przesadzajmy z tym prześladowaniem kompozytorów. Poza tym jest jeszcze jeden wątek właśnie, ponieważ ja mam wrażenie, właśnie jest tak ogromne skupienie uwagi na panowniku i to są dwa wątki. Ten jeden jest polityczny, ale jest drugi religijny. Dlaczego o tym mówię? Bo jest Mieczysław Weinberg, który też jest emigrantem i to takim emigrantem, który rzeczywiście uciekł i to on uciekał dwa razy, a tak. Tak, tylko właśnie w nieprawidłowym kierunku, to go zgubiło, mało tego. On nie pisał muzyki bogojczyźnianej. On tam został i na pytanie czasami znajomych, a dlaczego nie wrócił do Polski? Ja pytam, a do kogo on miał wrócić, zwłaszcza jak się tam może nie miał rodzinę. Także to była zupełnie inna sytuacja i mnie się zdarzyła taka właściwie bardzo przykra historia. Dobrych parę lat temu rozmawialiśmy wtedy z Gabrielem Chmurą, który robił nagrania, zwrócił nam uwagę na to, że budzi się ogromne zainteresowanie Weinbergiem. No i przyjechaliśmy do Polski, ja byłam wtedy w Krakowie i mówię do jednej z koleżanek, która jest tam taką jedną z głównych osób od spraw właśnie tematów, teorii, sesji naukowych i mówię, wiesz co, jest takie ogromne zainteresowanie w tej chwili Weinbergiem. On jednak 20 lat życia spędził w Polsce. Jak znam życie, to najpierw go nam wezmą i przerobią na kompozytora rosyjskiego, a potem powiedzą, że uciekł z Polski z powodu antysemityzmu, więc może my byśmy się zajęli Weinbergiem, żeby to od początku prostować. Na co ona na mnie spojrzała i powiedziała, Weinberg, a po cóż nam jakiś Weinberg? Ja byłam wtedy zaszokowana. Potem była druga historia, ale... Pani to, profesor. Pani, to była, tak, to była pani, pani profesor. Po prostu na co pomóż jaki Weinberg? No ani Polak, ani katolik, znaczy Polak, ale nie katolik, no. Bazowe pytanie, do czego się przydaje emigrant i kom? Właśnie, tak. Mi się aż trzy nasuwają teraz takie pytania. Może zacząłbym od takiego. Przepraszam właściwie, miałbym uciekać. Może zanim przejdziemy tego wyczynu dalej, uciekać ci, którzy zostali, zacznijmy od tego, żeby coś powiedzieć na temat sytuacji w Polsce. Po 44, potem po 56, żeby może zerwać z tym pokutującym mitem stalinizmu 44-89, przed którym biedni bohaterowie kanałami uciekali na zachód. Dobrze, mogę? Proszę pana. Nam bardzo teraz dobrze mówić, że był to okres, w którym Stalin jest rzeczywiście od 49 do 54-5 w silnej postaci, a potem był, prawda, październik i tak dalej, wiemy co było. No ale ktoś, kto żył w to nie wiedział, roku to się pańskim 47-48, on nie wiedział, to mogło trwać w nieskończoność. Po Stalinie mógł przyjść drugi taki tyran, który by jeszcze bardziej przyszedł. Można było nie roztrzymać Beri. Tak. Chociaż akurat Beria tutaj, tu bym z panem dyskutował, bo Beria miał zapędy bardzo
wartości wolnościowe, proszę sobie wyobrazić. A to jest inny temat. Maria by poszedł dalej w destalinizacji niż Chruszczow. No ale to już schodzimy na inny temat. Więc wtedy się po prostu nie wiedziało, tak jak nie wiedziało się przez ten 9 roku, jak w momencie okupacja trwała. Więc to łatwo nam teraz mówić na to, co ktoś uciekał. No, ludzie jednak chcieli się jakoś uratować, nie wiedząc, czym jest życie emigranta, czym jest, powiedzmy, nazwijmy, czym jest życie artysty, który żyje na obczyźnie. Bo no, jednak są pewne reguły życia artystycznego i świata artystycznego, że są artyści, którzy reprezentują poszczególne kraje. Natomiast tacy ludzie jak na przykład pan Ester, oni nie reprezentowali w tym momencie już ani Polski, ale też ani Francji, ani Niemiec. Po prostu byli jacyś bezpaństwowcy. Wobec tego, jeżeli dochodziło do festiwalu, pokaz muzyki polskiej, to jasne było, że ten Palester nie będzie w centrum uwagi. Simka była tutaj klasycznym przypadkiem. O czym ci ludzie prawdopodobnie nie wiedzieli. Prawdopodobnie nie zdawali sobie z tego sprawy. Zawsze można sądzić, że no, ale przecież były wspaniałe przykłady twórców na emigracji, którzy robili światową karierę, prawda? Też ten Strawiński, którzy mówili, że jednak w Stanach Zjednoczonych od czasu wojny, prawda, Tomasz Mann, niesiony na rękach jako jeden z największych pisarzy ówczesnych czasów. Ale już cała reszta nie. Tak, ale cała to reszta były niemieckich emigrantów, tak, z wyjątkiem Hindemita właściwie. Natomiast to każdy liczył na pewien łódź szczęścia. Poza tym nie oszukujmy się. Myśmy żyli, to znaczy ja akurat to pamiętam tylko jako dzieciństwo. No jednak w bardzo ograniczonym zaufaniu do znajomych, z którym się miało kontakt. Ja pamiętam rodziców, którzy jak goście w domu w lecie, było otwarte okno, kiedy się zaczęło opowiadać polityczne dowcipy, to ojciec podchodził, zamykał to okno. Była taka ulica jeszcze zupełnie nieruchliwa, boczna, więc bardzo łatwo. Ja to też pamiętam. Także to ograniczone było bardzo zaufanie, no może się trochę nawet wiedziało już, nie no, wiedziało się o czystkach lat 30., jakie były w Rosji. Nie było gwarancji, że to nie pojawi się w Polsce. Nie było żadnej gwarancji. Także ja tutaj rozumiem tych ludzi, że zdecydowali się na wyjazd w ramach możliwości. Nie bardzo z punktu widzenia artystycznego rozumiem decyzję panownika, który wybrał wolność w momencie, jak się już w Polsce zaczęły pierwsze jaskółki od Wilrze poodjawiać. Znaczy wiadomo, dlaczego on to zrobił, z powodów rodzinnych. Ale z widzenia artystycznego to było w gruncie rzeczy bezsensowne, bo właśnie już w Polsce, już tuż był festiwal młodzieży w 1955 roku. Wystarczyło jeszcze troszeczkę poczekać i tym bardziej, że temu panu naprawdę bardzo dobrze szło, bardzo dobrze się w Polsce działo.